Cześć wszystkim. W dzisiejszym filmiku zobaczymy wymianę płyty głównej w Asusie R556L. Płyta została kupiona na mojej aukcji, tak więc wraz z nowym regulaminem komputer musiał zostać przysłany do mnie na wymianę w celu, aby płyta miała później gwarancję, tak? której termin był opisany w aukcji. Ok, otworzymy go sobie. Obecną, on nam potrzebny nie będzie. I tak, jest też informacja od klienta. Sprzęt wysłany bez dysku i napędu. Prosimy tylko o wymianę dolnej obudowy i płyty głównej. Ok, dobra, teraz już pamiętam. Tak, klient kupił jeszcze kadłubek. Tak, po ustaleniu wyszło, że wymienię to oba elementy bez żadnej opłaty, tak, no bo to jednak spore zakupy. No i tyle, tak. Dobra, lekko ściszę, bo filmik mi tu wychodzi za głośników. No i dobra. W pierwszym momencie, znaczy w pierwszej kolejności zdemontujemy komputer, a później gdzieś wyszperam te elementy, które mam wymienić, tak. Ok, tutaj nie ma kostki. Szybki rzut okiem. Dobra, to wszystko. Uła, widzę tu kawałek taśmy urwanej. Nie wiem, czy wy to widzicie. Na pewno widzicie, że jest postrzępione, tak? No tak, na pewno być nie powinno. Zdejmijmy obudowę. Zobaczymy, co tam się dzieje. Dobra.
Dobra, wszystko jasne. Ktoś wyjmował napęd i wyrwał po prostu to, co jest w środku. Znaczy cały mechanizm napędu, bo to jest jego obudowa. A to taśma. No cóż, można i tak. Ale tak jak jest zawarte w liście, komputer traktujemy jako przysłany bez napędu i bez dysku. No bo de facto tych dwóch elementów nie ma. Ja oczywiście na filmiku włączę komputer, tak? Po zmienionej płycie, po zmianie płyty. Zaplombuję go, gdyż, no niestety, nikomu nie ujmując, ale to w jakim stanie komputer przyjechał, znaczy głównie chodzi mi o napęd, tak? No pozwala mi sądzić, że przede mną dotykał się go ktoś mało obeznany. Jeżeli ten ktoś ma włożyć tu, znaczy ponownie komputer rozkręcić, aby włożyć tu dysk, to ja, no sorry, ale trochę się boję o przyszłość tej płyty, która w środku będzie wstawiona, tak? No chciałbym po prostu stracić pieniędzy, bo klient mi powie, że wstawiłem mu niesprawną płytę. No wy tego raczej nie zobaczycie. Chociaż może. Chyba nawet ostrość będzie. Był sobie napęd. No dobra. Bateria. Teraz sobie oprę o w ten sposób. Tak, abym mógł swobodnie wykręcać elementy i kiedy kadłubek nie będzie już dociążony, to nie chciałbym, żeby komputer mi fiknął do tyłu. Ok. Cyk. Idziemy dalej. Tak, widać, że poprzednia osoba zdejmowała radiator i zerwała już plombę gwarancyjną. Tak więc. Jest również urwana nóżka z gwintem od kadłubka. Tego miejsca, ale to chyba wynika już z uderzenia. Dobra. Odkręcam skrzydło.
Po odkręceniu skrzydła, nie wiem czy zauważyliście, bo to nie był zbyt duży ruch, od razu odpadła zaślepka. Zawias. Trzeba by ją z powrotem zamontować. Zaraz się tym zajmiemy. Niestety w zaślepce są powyłamywane ząbki z lewej strony i pewnie będzie odstawać. No cóż. Dobra, zaskoczyło. Wszystko ładnie, tak jak podejrzewałem. Aha, tak jak podejrzewałem, opadło. Dobra, widzę tak jeszcze tutaj. Oj. Elemencik trzymania. No z dołu będzie odstawać niestety. Ona jest wygięta w ogóle, ta zaślepka cała, tak więc ktoś musiał naprawdę nieumiejętnie ją zdejmować. Szkoda, bo za każdym razem jest mi szkoda, kiedy rozbieram komputer i widzę, że ktoś przede mną no, zrobił mu więcej złego niż dobrego. Ale okej. Na czym mogło to też wstać się może w chwili upadku? Nie, ja na sekundkę muszę was zostawić. Znajdę płytę i kadłubek. Jedno już mam. Jest też płyta. Ja tylko szybko sprawdzę, czy to na pewno ta, żebym później nie musiał nadkładać pracy. Zaloguj, cyk. Wychodzi, że jest to ta płyta, wersja na procesorze Intel i3 i z GeForce 820M na pokładzie. Moja wątpliwość wynikła z tego, iż w czasie opisywania pomyliłem numer ewidencyjny części i tyle. No ale nie to jest najważniejsze, znaczy nie ten numer, tak, bo wszystko można sprawdzić, tak więc... Spokojnie. Dobra, kadłubek odkładamy. Nowa płyta na razie tu. Ze starej będzie mi potrzebna karta Wi-Fi i chłodzenie. Płyta out. Delikatny porządeczek.
pasta termo, tu gdzieś kawałek ręcznika, cyk, cyk, cyk. Ok. I teraz tak. Bierzemy sobie płytę. To jest plomba, która była nałożona, naklejona jeszcze przed, przed wystawieniem na aukcję. Cyk. Cyk. I tu. Tutaj podejrzewam, że wystarczy tylko to, co wytrę. O. Zaraz zobaczymy, dokręcimy wstępnie chłodzenie. Zobaczymy, jak się rozprowadzi. Czy w sumie nawet nie dokręcimy. Cyk. O, tak, na tej zasadzie. Wręcz książkowe rozprowadzenie. Tak więc biorę się za składanie komputera. Powoli, ostrożnie, aby nic nie rozwalić. Dobra, w tym miejscu zaplombuję radiator. Cyk. Cyk. Śrubeczka. Dobra. Aha, nie, dobra. Ok, najpierw należało przymontować skrzydło. I tak jak odkręcając, skrzydło było zaparte, aby nie obciążać gwintów. Tak teraz zrobiłem też ten sam manewr. No dobrze. Cyk. Nie trafiłem z gwintem, czekajcie. No, tutaj wychodzi, że jest gruby. Gdzie ja mogę odłożyć te śrubki? Dobra, wszystko jasne.
dopiero przed chwilką wstałem, tak więc mogę popełniać jakieś takie proste gafy, wynikają po prostu z niewyspania. Już w tym tygodniu pracuję na noce, pracuję na nocki. Taka zmiana niestety. Więc niektóre filmiki, które będę nagrywał w tym tygodniu, a wiem, że kilka ich będzie, bo idzie kolejna płyta główna do Della E6410, który leży u mnie na półce. Tak więc no coś tam na pewno będę jeszcze nagrywał i ten mój stan, w którym będę, jak będę nagrywał, może być niestety różny, tak? No bo niestety, ale zmęczenie im dalej będziemy szli w głąb tygodnia, no po prostu, no wiadomo, więcej zerwanych nocek, odsypianie to tak aby i tyle. Dobra. Teraz zamontuję to, co zostało po napędzie. Też niewykluczone, że skontaktuję się jeszcze z klientem i mu powiem, no bo nie wiem, czy klient jest tego świadomy, że po prostu rozwalił, tak? Klient może jakiś tam inny fachura, tak? Niekoniecznie musiał zrobić to klient, aczkolwiek stało się to, kiedy komputer był jeszcze daleko ode mnie. Cyk. Tutaj element, o którym nie było wspomniane w aukcji, jest to kieszeń na dysk, to również zostawię dla klienta, gdyż nie było tej kieszonki w starej obudowie i nie wiem, czy klient ją posiada, czy nie, a dla mnie jest to element, no, który naprawdę rzadko się sprzedaje, będzie musiał leżeć długo, zawalać miejsce i zbierać kurz, tak? Tak więc nie ma problemu. Taki był mój zamysł, że po prostu dorzucę ten element dla osoby, która kupi obudowę. Cyk. No i dobra. Skręcamy. Cyk. To na pewno powinno być w ten sposób. Zresztą dziwnie odstaje mi coś. Raczej nie. I w takim momencie sięgnąłbym chętnie do filmiku, jak demontowałem ten komputer.
wiem, że tak na pewno nie. Kurde, jak na złość, nie mam dysku twardego. Nie, no tak, no inaczej się nie da, tylko dlaczego tutaj jakoś tak dziwnie. Wybaczcie, to kurier ze wspomnianą wcześniej płytą. Niestety to nie był kurier, a pan z energetyki gdzieś tam potrzebował się dostać na klatkę. I to tyle. Ja w międzyczasie nie dość, że włączyłem sobie film, który idzie w tle, bo ciężko mi pracować, jak jest za cicho, to podejrzałem sobie jeszcze jeden z moich filmików na YouTube z demontażem tego oto komputera i rozwiałem swoje wątpliwości. Co jest w sumie dziwne, tutaj jest jakaś cyna na wierzchu, tak? Zakładam, że od... No, że nie jest... Jezu, też porysowane jakieś... Że nie jest zrobiona dla ozdoby, tak więc może tamtędy przechodzić prąd, ale... Tak, najpierw... Tak, najpierw wkładamy ten element, konektor od dysku. Cyk, tutaj dociskamy, gdyż tam jest taka... Takie coś, żeby sobie wcisnąć gniazdo, które działa na wtyk. Teraz kładziemy sobie kieszonkę i na to moduł z czytnikiem. No tak jakoś. No ale okej, nie będę się sprzeczał. Ła, kurde, latam tu z paluchami, zapomniałem podłączyć opaski. No nic. Miejmy nadzieję, że nic się nie stało. Przykręcamy tu. Czy w sumie plomba jest przykręcona, przyklejona z drugiej strony, nawet dwie. To nie, nie przesadzajmy z tym plombowaniem. Po prostu trzeba go do kupy złożyć i tyle. Tu jest śrubka z grubszym gwintem, to ostatnia, która mi została. Tak. A w tle słyszycie pana Riddicka, który niemiłosiernie się drze. Cyk. No dobra. Bateryjka. Klient może zaczekać, gdyż nie chciałbym znowu ciąć filmiku na milion części.
coś spadło. To była śrubka, nie wiem skąd się to wzięła. Jeszcze trochę poruszam, co by pozbyć się jakichś innych ewentualnych śrubeczek. Cyk. Dobra, i podpinamy się. Pięknie, klawiatura też, cyk. Teraz zobaczymy, czy komputer działa na samej baterii. Coś się zaświeciło. Klawiatura chodzi. Klawiatura chodzi, moglibyśmy ustawić jeszcze datę na bardziej aktualną. Dzisiaj jest 31, 05.2016, godzina. O, 31. Co jest? A, dobra, i wszystko jasne, nie ten format. I godzina. W sumie godzina zaktualizuje się sama, tak? Cyk, cyk. Komputer z automatu wchodzi do BIOS-u, gdyż nie wykrywa dysku. To zapewne tym jest spowodowane. Zaraz zobaczymy jeszcze. Boot. O, tu. Dobra. No w sumie tak. Oba napędy uszkodzone. Znaczy jednego nie ma w ogóle. A drugi poharatany. Dobra, cyk. Wyłączamy. Ile można patrzeć na BIOS? Czy tam UEFI chyba już tutaj. Składamy. Dobra, wszystko elegancko doszło. Tak więc składamy dalej.
Okej. Pamięta. Jednej śrubki brakuje, ale tą brakującą z najdłuższym gwintem zaraz gdzieś tam wyszperam. Tyle zdemontowałem tych Asusów, że na pewno gdzieś mi się poniewiera. I tu w tych dwóch miejscach brakuje mi śrubek. Ale brakuje mi ich dlatego, nie dlatego, że gdzieś posiałem, tylko jak widzieliście, nie było ich już jak zacząłem go demontować, tak? O, mam tu tą najdłuższą. O, i tu mam tą ciut krótszą. I wszystko. I to wszystko. Zobaczymy jeszcze tak szybciutko, szybciutko, czy będzie botował z płyty z napędu. Jezu, z pendrive'a, czy instalator ruszy. Znaczy, oczywiste jest to, że nie zauważy dysku, tak? No bo go nie ma. Chyba F12 to jest tutaj szybkie botowanie, a jednak nie. USB, ding, ding, ding. Dysku brak. Secure. Ale nie znasz położenia. Potrzebuję ma wytyczonej trasy. Wszystko odblokowane. No niestety, bez napędów nic nie zdziałamy. Ja już później, poza nagraniem, wyszperam gdzieś jakiś dysk. Włożę, zainstaluję system dla samego siebie, żeby miał 100% pewności. No i pewnie wrzucę gdzieś tam jakąś fotkę, czy coś. Być może dogram to jeszcze do tego filmiku na końcu. Zobaczymy. Na chwilę obecną po prostu nie mam dysku pod ręką. Znaczy pod ręką, w ogóle jakoś nie widzę. Tak więc, no bez sensu, żebym się krzątał po tym serwisie, a wy będziecie na mnie czekać. Okej, okay, czyli na chwilę obecną to wszystko. Filmik był jako podkładka dla klienta, iż płyta główna, którą zakupił wraz z kadłubkiem, zostało wymienione, a nie jakoś tam, no nie wiem, bez jakichś kombinacji, tak? Jak również chciałem
pokazać, w jakim stanie komputer przyszedł, żeby klient mi później czegoś nie zarzucił, chociażby tego rozwalenia napędu, który się już nadaje jedynie na śmietnik. Dzięki za poświęcony czas. Jeżeli filmik się podobał, zachęcam do łapki w górę, jak i subskrypcji kanału. Na chwilę obecną to wszystko. Ja Wam dziękuję i zachęcam do następnego oglądania jakiegoś tam filmiku, a się zakręciłem. Dobra, nara. Dobra, słuchajcie, żeby wszystko było jak należy. Znalazłem dysk. Mam gdzieś tam MacBooka, leżał sobie. Przypomniało mi się, że jest w środku dysk. Ja chwilowo wyciągnąłem i napęd, i tą kieszonkę. Tu jest dysk. Skonfigurowałem już BIOS, tak aby startował mi z USB. Odpalamy. Instalatora ruszymy tylko do momentu, czy aby zobaczył dysk, tak? Instalacja systemu nie ma najmniejszego sensu, aczkolwiek chciałbym, żeby klient po otrzymaniu komputera miał tak, że ok, wkłada dysk, cyk, cyk i sobie robi, co mu tam się chce, tak? To zamontuję, tak? Aczkolwiek no jest do wymiany, to się już do niczego nie nadaje. Określam to, bo ciężko to nazwać napędem. Raczej kawałkiem blachy. Ok, klik, klik. Jakikolwiek. Dysk jest widoczny, tak więc naprawa, znaczy wymiana zostaje uznana za zakończoną. Komputer oczywiście skręcę, wyczyszczę z zewnątrz, żeby był w stanie jak najlepszym. Dzięki za uwagę. Łapka w górę. Nie wiem, czy tego nie mówiłem na zakończeniu poprzedniej części filmiku, no ale... Jak się podobało, łapka w górę, subskrypcja kanału i tak dalej, pozwoli mi się to rozwijać, nabierać chęci, żeby nagrywać tego coraz, coraz więcej. Dzięki i do następnego.